oto przewidywania Simpsonów na rok 2024. Smartwatche, implozję łodzi podwodnych, a nawet Disney kupujący Fox, Simpsonowie dokonali wielu niesamowitych przewidywań, które już się spełniły. Jednak przewidywania Simpsonów na rok 2024 są wręcz szalone. Niektóre z przykładów pojawiły się już w poprzednich odcinkach z tej serii. Polecam oglądać do końca, ponieważ tam zawsze najbardziej szalone rzeczy. Napisz komentarz Simpsons i zostaw łapkę w górę pod filmem, a przypnę Ci serduszko. Przez lata Simpsonowie przewidzieli wiele technologii, w tym smartwatch i FaceTime, ale bardziej niedawna technologia, którą Simpsonowie przewidzieli, to tłumacz dla niemowląt. W odcinku z 1992 roku zatytułowanym Bracie możesz pożyczyć 2 grosze. Przyrodni brat Homera, Herb, wynajduje maszynę tłumaczącą mowę niemowląt. Możesz myśleć, że ta technologia nigdy nie zostanie wynaleziona, ale niedawno firma o nazwie Sound Dream stworzyła coś, co nazwali Baby Tea. Szwajcarska firma stworzyła technologię, która tłumaczy mowę niemowląt na prawdziwe słowa, pozwalając Ci dowiedzieć się, czy Twoje dziecko jest zmęczone, głodne lub potrzebuje pójść do łazienki. Co oznacza, że w tym roku będziesz mógł dowiedzieć się, czego naprawdę chce Twoje dziecko. Jeszcze bardziej przerażające przewidywanie Simpsonów to wizja III wojny światowej. Ostatnio świat zbliżył się do III wojny światowej bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, z konfliktami wybuchającymi na całym świecie, w tym wojnami między Rosją a Ukrainą oraz Izraelem a Palestyną, nie wspominając o napięciach między USA a Chinami. Według byłego szpiega CIA Andrew Bustamante, III wojna światowa jest na horyzoncie w roku 2024. I would argue that we're already in the beginning phases of World War III. Argumentuje on, że jesteśmy już w początkowej fazie III wojny światowej, ale niektórzy mówią, że Simpsonowie ostrzegali nas o tym już w 1987 roku, kiedy wyemitowano odcinek drugiego sezonu zatytułowany Druga wojna światowa. Wake up everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping. Homer jest tam paranoiczny, że rozpoczyna się Druga wojna światowa, mówiąc, że główne światowe mocarstwa planują się wzajemnie zbombardować. Wielu obawia się, że z powodu wszystkich wojen wybuchających na całym świecie, to może się spełnić w roku 2024. Gdy ten odcinek wyemitowano w 1987 roku, trwała zimna wojna. Oczywiście w 1991 roku zimna wojna została wygrana przez USA, ale ostatnio wielu mówi, że teraz wchodzimy w drugą zimną wojnę z napięciami między USA a Rosją na najwyższym poziomie. Simpsonowie przewidują również, że w roku 2024 sztuczna inteligencja stanie się niebezpieczna. Możesz myśleć, że to brzmi niewiarygodnie, ale niedawno inżynier z Google stracił pracę za ujawnienie, że sztuczna inteligencja Google stała się świadoma. Szybko zbliżamy się do punktu, w którym będziemy mieć systemy, które będą mogły znacząco imitować ludzi do tego stopnia, że nie będziemy w stanie odróżnić, co oznacza, że sztuczna inteligencja będzie mogła się uczyć sama i czuć rzeczy. Pracownik Blake LeMoyne jest wysoko ceniony w środowisku sztucznej inteligencji, zanim został zwolniony za ujawnienie tych informacji. Jednak Simpsonowie ostrzegali nas o tym już w 1994 roku w odcinku Itchy i Scratchy Land. Simpsonowie udają się do parku rozrywki prowadzonego przez roboty. W miarę trwania odcinka inteligentne roboty stają się świadome, nieposłuszne wobec ludzi i stają się niebezpieczne. Gdy ten odcinek wyemitowano w 1994 roku, ludzie by to wyśmiali. Ale dziś wielu zastanawia się, co się stanie, jeśli sztuczna inteligencja zdecyduje, że ludzie stoją jej na drodze. Pierwsze przewidywanie Simpsonów to wygrana Trumpa w wyborach prezydenckich w roku 2024. 15 listopada 2022 roku Trump ogłosił, że ponownie będzie kandydował na prezydenta w roku 2024.
W momencie ogłoszenia scenarzysta Simpsonów Al Jean na Twitterze zauważył, że Simpsonowie przewidzieli to już w roku 2015, w jednym z odcinków, gdzie rodzina Simpsonów przenosi się w przyszłość. Homer jest tam widziany, unoszący się obok znaku z napisem Trump 2024. Ten odcinek wyemitowano jeszcze zanim Trump został prezydentem. Kolejna nowa technologia przewidziana przez Simpsonów to latające samochody. W odcinku z 2005 roku zatytułowanym Futurodrama Simpsonowie przenoszą się w przyszłość. W tej przyszłości Homer i Bart podróżują latającym samochodem. W 2005 roku to było postrzegane jako satyra, bo nikt nie myślał, że latające samochody mogą istnieć. Ale ostatnio firma o nazwie Samsung Sky wypuściła prawdziwy latający samochód. Nazywa się Switchblade i jest to pierwszy na świecie prawdziwy latający samochód, a dostawy rozpoczną się w roku 2024. W końcu ludzie naprawdę będą mogli latać nad korkami, tak jak przewidzieli Simpsonowie. Kolejne przerażające przewidywanie na rok 2024 to przejęcie przez sztuczną inteligencję. Wielu ekspertów od lat alarmuje o przejmowaniu miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. W ostatnich latach obawy te stały się rzeczywistością, ale Simpsonowie przewidzieli to już w roku 2012 w odcinku zatytułowanym Roboty. W odcinku Homer traci swoją pracę, ponieważ pan Burns zastępuje wszystkich pracowników elektrowni robotami. W odcinku pan Burns nawet mówi, że ludzie będą trenować te roboty. Będziecie ich szkolić, a one was zastąpią. Dokładnie tak działa sztuczna inteligencja w prawdziwym życiu. Roboty już pracują jako kelnerzy w Japonii. Uważa się również, że taksówkarze wkrótce zostaną zastąpieni przez samochody autonomiczne, a ChatGPT zastąpi takie zawody jak programiści, doradcy finansowi, handlowcy giełdowi, graficy, księgowi, copywriterzy, korektorzy, a nawet tłumacze. Oczywiście całe szkolenie ChatGPT było przeprowadzane przez ludzi, dokładnie tak jak w odcinku. Jeszcze bardziej prawdopodobne przewidywanie Simpsonów na rok 2024 to kolonizacja Marsa. Podobieństwo do rzeczywistych wydarzeń jest tutaj niesamowite. W odcinku z 2015 roku, zatytułowanym Przyjaciel z korzyściami, rząd zaczyna szukać ochotników do przeprowadzki na Marsa. Odcinek kończy się spojrzeniem w rok 2051, pokazującym rodzinę Simpsonów mieszkającą na Marsie. Kilka lat po emisji tego odcinka Elon Musk ujawnił swoje plany kolonizacji Marsa. Ale tu zaczyna się robić naprawdę szalenie. Data pokazana w odcinku, 2051 rok, idealnie pokrywałaby się z planem Elona wysłania miliona ludzi na Marsa do roku 2050. To niesamowite, jak dokładne są przewidywania Simpsonów. Bardzo niepokojące przewidywanie Simpsonów na rok 2024 to załamanie gospodarcze. Ostatnio światowa gospodarka jest w chaosie, w tym USA. USA wydrukowały 3 300 000 000 000 dolarów w samym tylko roku 2020. Wielu mówi, że to wkrótce spowoduje ogromną inflację i załamanie gospodarcze, a ludzie tracą swoje domy i pracę. Według wielu ekonomistów to tylko się pogorszy w roku 2024, ale Simpsonowie ostrzegali nas o tym w odcinku z 2000 roku zatytułowanym Bart do przyszłości. W odcinku Załamanie gospodarcze następuje w czasie prezydentury Trumpa. Choć Trump jeszcze nie jest prezydentem, może wygrać w roku 2024, co oznacza, że ten odcinek może się spełnić. Jeszcze bardziej szalone przewidywanie Simpsonów to wirtualna rzeczywistość jedzenia. Simpsonowie przewidzieli już wirtualną rzeczywistość gier w roku 1998 w odcinku zatytułowanym Przyjaciele i rodzina. Homer i Marge jedzą wirtualne karmelki przez słomkę, korzystając ze swoich zestawów Wauer. Możesz myśleć, że to nigdy nie wydarzy się w prawdziwym życiu, ale ostatnio ta technologia została wynaleziona naprawdę. Firma o nazwie AOB Banquets RMX stworzyła wirtualne jedzenie. Pozwala ci ono jeść różne potrawy, używając VR do zmiany percepcji smaku, przekształcając ludzki umysł i zmieniając sposób, w jaki doświadczamy jedzenia.
to bardzo nowa technologia, która może zyskać popularność w nadchodzących latach. Kolejne przewidywanie Simpsonów to pierwsza kobieta prezydent. W odcinku z 2000 roku zatytułowanym Bart do przyszłości, Lisa zostaje pierwszą w historii kobietą prezydentem. W odcinku USA jest bankrutem z powodu decyzji fikcyjnego prezydenta Trumpa. Przenosimy się 24 lata do przodu i wielu mówi, że kobieta prezydent jest na horyzoncie. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Kamala Harris jest już pierwszą kobietą wiceprezydentem USA. Niektórzy mówią, że Joe Biden może nie być już długo wśród nas, a jeśli Joe odejdzie, Kamala może zająć jego miejsce. Kolejne szalone przewidywanie Simpsonów to Ivanka Trump zostająca prezydentem. Wygląda na to, że scenarzyści Simpsonów są obsesyjnie zainteresowani Trumpem i jego rodziną. W odcinku z 2016 roku, zatytułowanym Dom Grozy 27, Homer nosi przypinkę z napisem Ivanka 2028, subtelnie sugerując, że Ivanka może kandydować na prezydenta w roku 2028. Ivanka wydaje się coraz bardziej zaangażowana w politykę, co może oznaczać, że to przewidywanie się spełni. Ivanka była również pokazana w odcinku z 2017 roku, gdzie dołączyła do Sądu Najwyższego. Wygląda na to, że Simpsonowie przewidują, że Ivanka wejdzie do polityki wkrótce, a biorąc pod uwagę, jak dokładne były inne ich przewidywania, nie byłbym zaskoczony. W końcu niektórzy mówią, że Simpsonowie to dowód na to, że wszystko jest zaplanowane i że nie przewidują przyszłości, ale ją tworzą. Skomentuj poniżej, które z tych przewidywań było najbardziej niesamowite. Klonowanie ludzi. The Simpsons od dawna jest lustrem dla społecznych obaw i aspiracji, szczególnie w odcinku zatytułowanym Send in the Clones. W tym segmencie Homer Simpson nabywa hamak, który klonuje każdego, kto na nim leży, co prowadzi do wybuchu chaosu, gdy mnóstwo Homerów opanowuje Springfield. Ta humorystyczna fabuła odzwierciedla głęboko zakorzenione lęki związane z technologią klonowania. Nie tak dawno temu, w 2024 roku, fikcyjny pomysł klonowania nie wydaje się już tak daleki od rzeczywistości. Pamiętajmy o znaczącym poruszeniu, jakie miało miejsce w 1996 roku, kiedy to sklonowano owcę Dolly, pierwszego ssaka sklonowanego z komórki somatycznej dorosłego osobnika. Dolly została stworzona przez wprowadzenie jądra z komórki dorosłego osobnika do pozbawionej jądra komórki jajowej, co było wówczas rewolucyjną metodą. To przełomowe odkrycie wywołało globalną dyskusję na temat etycznych wymiarów i przyszłych możliwości klonowania. Dziś postępy w tej dziedzinie nie zwolniły tempa. Niedawno zespół chińskich naukowców ogłosił udane narodziny sklonowanego makaka, wykorzystując udoskonalone techniki klonowania. Ten przełom sugeruje, że replikacja naczelnych, organizmów genetycznie bliższych ludziom, staje się coraz bardziej wykonalna, co budzi spekulacje na temat nadchodzącej ery klonowania ludzi. Klonowanie ludzi, często przedstawiane w kulturze popularnej jako brama do nieśmiertelności lub sposób na wskrzeszenie ukochanych, niesie ze sobą głębokie dylematy etyczne i moralne. Ta technologia podważa nasze zrozumienie tożsamości i indywidualności oraz przesuwa granice ingerencji naukowej. Podczas gdy The Simpsons humorystycznie przedstawia Homera zmagającego się z jego niedoskonałymi klonami, odcinek sprytnie podkreśla społeczne i etyczne zawirowania, jakie mogłoby wywołać rzeczywiste klonowanie. Dzięki postępom takim jak technologia edycji genów CRISPR, fikcja naukowa związana z klonowaniem coraz bardziej zbliża się do naukowego faktu, umożliwiając tworzenie organizmów na zamówienie. Teraz, w 2024 roku, rozmowa przesunęła się z technicznej wykonalności klonowania ludzi na bardziej palące pytanie. Czy powinniśmy to kontynuować? Interaktywne hologramy. W odcinku zatytułowanym Bart to the Future Simpsonowie wyobrazili sobie świat, w którym Lisa Simpson, jako prezydent, używa trójwymiarowych, holograficznych wiadomości do komunikacji. Był to duży skok w tamtych czasach, biorąc pod uwagę, że pierwsze znaczące publiczne użycie technologii holograficznej dla rozrywki miało miejsce w 2012 roku, kiedy Tupac Shakur wystąpił jako hologram na festiwalu muzycznym Coachella.
Przesuwając się do 2024 roku, widzimy, że hologramy ewoluowały poza jedynie wskrzeszanie występów zmarłych artystów, takich jak Tupac i Michael Jackson. Obecnie interaktywne hologramy nie są już ograniczone do scen i specjalnych wydarzeń. Technologie takie jak DreamHog HD 3 wprowadzają holograficzne interakcje do bardziej osobistych i codziennych zastosowań. Te trójstronne holograficzne gabloty mogą wyświetlać trójwymiarowe obrazy, które wydają się unosić w powietrzu, prezentując wszystko od nowego produktu po odległego przyjaciela uczącego cię ruchów tanecznych z drugiego końca świata. Obecnie ta technologia jest dostępna w około 500 sklepach Best Buy na terenie całego kraju, ale potencjał do ekspansji jest ogromny. Wyobraź sobie możliwości. Uczestniczenie w wykładzie prowadzonym przez profesora znajdującego się tysiące kilometrów dalej, otrzymywanie holograficznej wizyty od członka rodziny mieszkającego za granicą, czy nawet artyści organizujący koncerty w wielu miastach jednocześnie, bez opuszczania swoich domów. Jak przewidzieli Simpsonowie, do 2024 roku hologramy mogą stać się tak powszechne jak smartfony, przekształcając sposób, w jaki interaktywujemy ze sobą i otaczającym nas światem. Przejście od Tupaca na Coachella do codziennych narzędzi komunikacyjnych pokazuje, jak szybko ta technologia jest integrowana w nasze życie. Czy to może być rok, w którym zobaczymy znaczący przełom w dostępności i użyteczności technologii holograficznej? Jeśli Simpsonowie nas czegoś nauczyli, to tego, aby zwracać uwagę na te fikcyjne przepowiednie. Często mają one sposób stawania się rzeczywistością. W miarę jak nadal innowujemy i wymyślamy nowe zastosowania dla technologii holograficznej, jedno jest jasne. Rewolucja hologramów dopiero się zaczyna i obiecuje przekształcić nasze cyfrowe i fizyczne światy w niewyobrażalne sposoby. Czarna dziura. Czarne dziury od dawna fascynują ludzkość, a nawet The Simpsons nie mogło się oprzeć, aby zbadać to kosmiczne zjawisko. W odcinku Treehouse of Horror 23, który wyemitowano 24 marca 2013 roku, Lisa Simpson przypadkowo tworzy czarną dziurę podczas eksperymentu. To nie jest tylko kolejna fabuła, to podróż do świata, gdzie Springfield staje w obliczu zagłady z rąk tajemniczej siły zdolnej do pochłonięcia całego miasta. Odcinek pokazuje, jak Lisa próbuje powstrzymać katastrofę, ale jej wysiłki są daremne, gdy wszystko wokół niej zostaje wciągnięte do czarnej dziury. Ta wizja wykorzystuje nasze najgłębsze obawy i ciekawość dotyczącą jednego z najbardziej zagadkowych obiektów wszechświata. Mimo swojego fikcyjnego charakteru, odcinek porusza prawdziwe pytania dotyczące natury i zagrożenia ze strony czarnych dziur. Podczas gdy The Simpsons prezentuje dramatyzowany i natychmiastowe zagrożenie ze strony czarnej dziury, rzeczywista nauka uspokaja nas o naszym bezpieczeństwie. Według astronomów, najbliższa czarna dziura znajduje się w odległości około 1560 lat świetlnych od Ziemi. Ta odległość sprawia, że niemożliwe jest, aby taka czarna dziura stanowiła jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenie dla naszej planety. Jednak nasza ciekawość na temat tych kosmicznych gigantów nadal rośnie. 1 stycznia 2024 roku Indie osiągnęły znaczący kamień milowy w eksploracji kosmosu, wystrzeliwując swojego pierwszego satelitę polarymetrycznego rentgenowskiego nazwanego EXOSAT. Ten satelita jest dedykowany badaniu czarnych dziur, dostarczając naukowcom narzędzi do głębszego zrozumienia ich właściwości i zachowań. Chociaż odcinek The Simpsons o czarnej dziurze pobudza naszą wyobraźnię i gra na naszych obawach, rzeczywista nauka kontynuuje postępy w naszym zrozumieniu tych zjawisk w bezpiecznej odległości. Wystrzelenie EXOSAT jest krokiem naprzód w demistyfikacji czarnych dziur i wzbogaceniu naszej wiedzy zamiast potwierdzania naszych obaw. Śmierć George'a Clooney'a. Nie uwierzysz, co Simpsonowie przewidzieli na 2024 rok. Serial Simpsonowie często sięgał po mroczny humor i dziwne przepowiednie, a jeden z jego bardziej przerażających odcinków to Treehouse of Horror 17. W tym specjalnym odcinku halloweenowym pokazano segment, w którym weteran Hollywood George Clooney spotyka nieszczęsny koniec, tonąc w ruchomych piaskach na Hollywood Walk of Fame.
Choć scena jest komediowa, włączenie tak dziwacznego i tragicznego końca dla ukochanego aktora wywołało dyskusję wśród fanów, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekord przewidywań serialu. W tym samym odcinku humorystycznie odniesiono się także do innych znanych postaci, takich jak Rockman Prince i były astronauta NASA Neil Armstrong. Interesująco, obie te osoby zmarły później w okolicznościach, które przyciągnęły uwagę publiczności. Chociaż idea ruchomych piasków w centrum Los Angeles jest mało prawdopodobna i odpowiada klasycznym kreskówkowym schematom używanym dla komediowego efektu, Simpsonowie mają reputację przekształcania nieprawdopodobnego w rzeczywistość. Twórcy serialu często wplatają niedorzeczne scenariusze, które mimo iż są humorystyczne, czasem odbijają lub przewidują przyszłe wydarzenia, co sprawia, że widzowie zastanawiają się nad granicą między satyrą a potencjalną rzeczywistością. Na chwilę obecną George Clooney jest zdrowy i aktywny, a fani zarówno aktora, jak i Simpsonów mają nadzieję, że to przewidywanie pozostanie czysto fikcyjne. Apokalipsa zombie. The Simpsons podjęli temat apokalipsy zombie na długo przed tym, jak stał się on mainstreamowym zainteresowaniem w serialach takich jak The Walking Dead. W czwartym odcinku 21 sezonu, który został wyemitowany 18 października 2009 roku, The Simpsons przedstawili koncepcję apokalipsy zombie w Springfield. Miasto zostało opanowane przez nieumarłych. Wynik z zakażonych burgerów z Krusty Burger. Ten odcinek zatytułowany Don't Have a Cow, Mankind pokazuje konsekwencje naszych wyborów żywieniowych i potencjalnego nowoczesnego plagi z nich wynikających. Chociaż scenariusz zombie opanowujących Springfield jest hiperboliczną satyrą, opiera się na bardzo realnych obawach dotyczących epidemii wirusowych i bioterroryzmu. Pandemia COVID-19 pokazała nam szybkie i dewastujące efekty, jakie wirus może mieć na skalę globalną, podkreślając, że konsekwencje nieodpowiedzialnych eksperymentów naukowych nie są tak dalekie, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistym świecie, choć nie istnieją rzeczywiste wirusy zombie, badania naukowe odkryły pasożyty, które manipulują zachowaniem swoich gospodarzy, co jest niepokojąco bliskie legendom o zombie. Chociaż idea apokalipsy zombie na poziomie Resident Evil pozostaje w sferze fikcji, implikacje niekontrolowanych działań naukowych niosą ze sobą prawdziwe ryzyko. Kontrola umysłu poprzez muzykę. Kolejnym przypadkiem, w którym The Simpsons przykuło uwagę widzów nie tylko humorem, ale także swoją niepokojącą zdolnością do przewidywania przyszłości, jest 14 odcinek 12 sezonu. Odcinek ten opowiada o pozornie niewinnej boys bandzie o nazwie Party Posse. Na pierwszy rzut oka jest to tylko historia o Bartcie, Nelsonie, Milhousie i Ralphie, którzy stają się gwiazdami muzyki. Jednak w miarę jak fabuła się rozwija, pojawia się znacznie mroczniejsza narracja, kontrola umysłu poprzez muzykę. W ich przebojowej piosence Dropped a Bomb dziwna fraza Ivan et Njoj pojawia się wyraźnie w refrenie. Odtwarzana w SPAC ujawnia podprogowy komunikat Join the Navy, dołącz do marynarki wojennej. Ten odcinek zgrabnie ilustruje, jak muzyka może zawierać ukryte przesłania, wpływając na podświadomość słuchacza. Okazuje się, że reżyser muzyczny jest porucznikiem marynarki wojennej, używającym boysbandu jako narzędzia rekrutacyjnego, taktyka, która echo ma w rzeczywistych praktykach. Historycznie rozrywka była używana jako forma propagandy, szczególnie podczas znaczących konfliktów, takich jak II wojna światowa, kiedy to Stany Zjednoczone wykorzystały moc kina jako jedno z najpotężniejszych narzędzi propagandy tamtych czasów. Przeskakując do 2024 roku, chociaż nie ma militarnej boysbandu do prania mózgów, wykorzystanie muzyki do propagandy pozostaje powszechne. Dzisiejsza muzyka często zawiera chwytliwe, powtarzające się teksty i hipnotyczne melodie, co rodzi pytania o jej potencjał do subtelnej manipulacji. Teoretycy spiskowi od dawna spekulują na temat programów takich jak MK-Ultra, rzeczywiste eksperymenty kontroli umysłu prowadzone przez CIA w latach 50. i 60., sugerując, że podobne taktyki mogą być nadal w użyciu. Twierdzą oni, że muzyka i sztuka nadal są narzędziami do kształtowania opinii publicznej i wpływania na normy społeczne, od mody po ideologie związane z płcią i seksualnością. Przed przejściem dalej,
oto dzisiejszy wybór subskrybentów. Nie uwierzycie, co The Simpsons właśnie przewidziało na 2124 rok. Obraz przedstawia uderzającą i nieco przerażającą prognozę z The Simpsons, ukazującą przywódców Arabii Saudyjskiej i Izraela na tle rakiet w roku 2024. Ta wizualizacja wciąga nas w spekulacyjną przyszłość, gdzie napięcia na Bliskim Wschodzie dramatycznie się nasiliły. The Simpsons, znane z proroczych wglądów w globalną politykę, ponownie tworzy scenę dla hipotetycznego scenariusza, który rezonuje z obecnymi podtekstami geopolitycznymi. Przedstawienie to nie jest tylko artystyczną reprezentacją, służy jako komentarz do zmiennej natury stosunków międzynarodowych w regionie znanym z jego skomplikowanych dynamicznych politycznych. Patrząc na ten obraz, ważne jest, aby zastanowić się nad implikacjami takich prognoz, jak odzwierciedlają one możliwe przyszłości i jak media mają moc wpływania na percepcję i dialog publiczny. Co myślicie, że The Simpsons sugeruje tą wizualizacją? Czy to tylko satyryczne szturchnięcie w bieżące manewry dyplomatyczne? Czy może subtelne wskazanie na potencjalne przyszłe konflikty? Podzielcie się swoimi myślami w sekcji komentarzy poniżej.